Hejka wszystkim, a dzisiaj wam pokażę jakby może to będzie nowa seria nasza jakaś, że będę projektować coś w pęcie i wy to będziecie oceniać i ja dzisiaj zaprojektuję pierwszą rzecz, czyli jakby wyglądała moja czekolada. Być może nagram też inne, jakby wyglądała moja czekolada. No bo myślę, że to może być fajna seria. Na początek sobie jakieś tło wybierzemy i teraz rysujemy czekoladę i ja wam pokażę taki hack, że wybieramy sobie tą pierwszą linię i rysujemy sobie, ja chcę czarną linię. Jak przytrzymamy shift, to ona będzie równa. Tu sobie możemy poruszać tą linią. No kurczę, mi nie wyszła mi teraz. Okej. Teraz tu. I muszę dojechać tu. O tak. Teraz tu bym chciała, no, pędzel. No i muszę to połączyć. Ja nie umiem rysować myszką. Chociażby tak. Taką muszę tylko taką. O! Nawet to starczy. Teraz muszę sobie najechać gdzieś tu. I taka linia. No i teraz no problem mamy. Albo nie mamy problemu. No i teraz sobie bierzemy albo gumkę, albo pędzel. Kto tam woli, ale ja wezmę sobie pędzel. Po prostu ten sam kolor i sobie to... To nie jest ten sam kolor. Czy to jest ten sam kolor? To jest ten sam kolor chyba. Okej. No kurczaczki. Musimy tak tutaj to zamalować, żeby było no w miarę równo. I teraz wybieramy sobie kolor opakowania, bo to jest czekolada. I ja sobie wezmę jakiś taki, nie wiem, kolorek, coś w takim stylu. Coś takiego to będzie. Tu jest tekst, ale ja sobie jeszcze to udekoruję. Muszę zrobić taką no, w miarę prostą linię. I ona będzie na razie takiego koloru. W sumie muszę być takiego koloru. Bo tutaj zrobię taki... Czekaj. Chwilka. Zrobię taką linię i teraz wypełnię sobie to może, nie wiem, jakimś takim kolorem, coś takiego i teraz robimy to samo z drugiej strony, może troszeczkę mniejszy paseczek z shiftem i to ja sobie zmieniam na kolor czarny, bo mi się podoba taki paseczek i teraz kolorujemy to tym samym kolorkiem. I teraz dodajemy jakieś dekoracje, typu jakieś takie rzeczy. Coś takiego dodajemy. Ja dodaję jakieś takie rzeczy. Tutaj może być jakieś serduszko. Ja to sobie w środku powypełniam jakimiś kolorami ładnymi w środku, żeby było tak ładnie. Dodaję w ogóle różne kształty jakieś, żeby no to była taka ciekawa też czekoladka. Okej,
tutaj dodamy może jakiś taki, bardziej bym chciała, dobra, dodamy taki różowy. Okej, co do tego jeszcze tu? Aha, dobra, jakieś takie coś. To jest ogólnie chyba pierwsza wersja Painta, bo ja w innych zawsze projektowałam. Teraz pora na tekst. Rozmiar tekstu, no to będzie może taki. O Boże, nie. 20 i Enter, a teraz tu. No to też jest za małe. To musimy dać jakieś, nie wiem, 36. Okej, teraz jest dobry tekst. Milk. Czekoladę. Ja nie umiem pisać po angielsku. Milk. Czekoladę. Dobra, napiszę może po polsku. Mleczna czekolada. Mleczna czekolada. Okej, i to w sumie jest już dobre. No i ja, słuchajcie, tego ja już nie przesunę chyba. Damy w tak kolorze, a to w środku wypełnimy, no, białym. Mleczna czekolada. Wielkość, no to raczej 24. Mleczna rozkosz. Mleczna kraina. Mleczna kraina. Teraz sobie klikamy gdzieś tutaj. Ja dam trochę dekoracji. Ej, ja nie chcę, żeby to była. Okej. Okay. Wow. Okej, okay, damy sobie tutaj taką linię. Taką ten troszeczkę. Trochę ją tak zmniejszę tu. A. Ja tego już chyba nie ruszę, prawda? Więc tutaj dodamy takie coś. I tak ja bym chciała po tej stronie jeszcze zrobić. Więc dodaję sobie po prostu coś takiego. I coś takiego. I to wypełniam też czarnym kolorem, ale to muszę białą linią zrobić. Okej. I teraz to mogę wypełnić dopiero czarnym. Mleczna czekolada, mleczna kraina. I teraz ja bym chciała narysować truskawkę. Żeby to jest czekolada z truskawkami. Że to będzie czekolada z truskawkami. No to nie wygląda jak truskawka. Ale jak trochę ją zmienię, to może będzie wyglądać jak truskawka. Tutaj bym musiała coś takiego narysować. To oczywiście wszystko wypełniam. Jeszcze troszeczkę.
Okej, myślę, że tak będzie okej. Teraz szypułka. Ja myślę, że szypułką będzie dobrze zrobić coś takiego. Coś takiego. I tutaj po prostu to zamazać czerwonym. Albo po prostu to bym pokolorowała. Czy to się nie uda? Nie uda się. No cóż, no to... sobie muszę dać pędzel. Okej, i to muszę tak zamalować. Jedna truskawka wystarczy. Ja sobie może dam jakiś... teraz coś, co może być nie takie łatwe. Oczywiście, że to nie będzie łatwe, więc dodam sobie po prostu taką linię. No i klapa. Teraz proszę, żeby zadziałało. Teraz jeszcze tylko pesteczki. To raczej nie są te pasteczki, więc ja te pasteczki zrobię tym. Okej. I teraz trzeba tutaj taki piękny napis. Takimi wielkimi literami. I może na biało z dodatkiem karmelu. Karmelu i truskawek. Truskawek. Okej. No i teraz... dodamy sobie takie ładne, piękne serduszko. I tak. I napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy byście spróbowali takiej czekolady.